Cześć, tu Krzysiek Kowalik, Fundacja Wolności. Mamy bezprecedensowy wyrok w sprawie dotyczących wszystkich organizacji pozarządowych. Mianowicie dzisiaj sąd przyznał nam rację i stwierdził, że można się odwoływać od wyników merytorycznej oceny w konkursach organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności. W ubiegłym roku ubiegaliśmy się o dofinansowanie naszych projektów z programów prowadzonych przez Narodowy Instytut Wolności. Złożyliśmy wniosek w konkursie PRO3 na rozwój organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. W ocenie obydwu ekspertów nasz projekt uzyskał maksymalną liczbę punktów. Następnie na posiedzeniu panelu ekspertów jeden z jego członków, Łukasz Samborski, wnioskował o obniżenie nam punktacji, przez co w efekcie nie otrzymaliśmy dofinansowania. Jego zdaniem nasz wniosek był złożony na niewłaściwy priorytet. Powinien być złożony na priorytet PRO 1A, a nie na priorytet trzeci. Wskazywał, że nasz wniosek dotyczył rozwoju instytucjonalnego, usamodzielnienia finansowego, rozwoju organizacji, a nie rozwoju mediów obywatelskich i organizacji strażniczych. I po trzecie wskazał, że już w poprzednich latach otrzymaliśmy dofinansowanie z programu PRO 3. W efekcie nie uzyskaliśmy dofinansowania. Widząc liczne nieprawidłowości oraz mając wątpliwość w rzetelność takiej oceny, złożyliśmy skargę do sądu. I tak w lutym tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił rozstrzygnięcie konkursu PRO 3 w zakresie naszej oceny. Zdaniem sądu ocena zmieniona przez panel ekspertów była lakoniczna i subiektywna. Zdaniem sądu zastrzeżenia były nieuzasadnione, a przez to subiektywne i dowolne, co w efekcie doprowadziło do niewłaściwego wydatkowania środków. Sąd nakazał ponownie przeprocedować nasz wniosek. Natomiast w konkursie Nowe FIO nasz wniosek również uzyskał wysoką ocenę, natomiast tutaj nie otrzymaliśmy dofinansowania nie z uwagi na obniżenie nam punktów, tylko z uwagi na podwyższenie punktacji innym ofertom. Niektóre nawet otrzymały więcej punktów, niż wynikałoby to z regulaminu, ponieważ otrzymały po 110 punktów, przy czym maksymalna liczba punktów to jest 100 i 10 kolejnych można było otrzymać za spełnienie kryteriów strategicznych, które część z tych wniosków o podwyższonej punktacji nie spełniła. Cieszymy się, że udało nam się wywalczyć sprawiedliwość w sądzie. Jest to precedensowy wyrok, ponieważ sąd odnosił się do merytorycznej oceny wniosków na realizację zadań publicznych.